Harry Potter i wielki problem gier usług. Oho, jeszcze tutaj brakuje konwersacji o grach usług. Jakby dymów z ostatnich dni nie było wystarczająco. Co tam chłopaki z CD Action mają do powiedzenia? Wartu to produkcja, która ma bardzo dużo plusów i bardzo dużo minusów. To gra, która może się podobać, jak i gra, która może się nie podobać. Która ma piękną grafikę, albo w sumie... O tak, pani Czosnek. Środką, która działa wydajnie, albo czasem nie działa. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Subskrybuj ten k***. Na pewno jednak wszyscy gracze zgodzą się z jednym. W dziedzictwie brakowało Quidditcha. Uzasadnienie jego nieobecności było bardzo głupie fabularnie. W sensie, że ekscentryczny dyrektor zabronił rozgrywek, ale już na przykład z takim swobodnym lataniem na miotle po terenach Hogwartu, gdzie... Nie wiem, nieroztropny uczeń mógłby sobie rozbić głowę o ścianę. Nie miał problemu. Prawda jest taka, że... A, dodanie... Może dyrektor Hogwartu brał przykład z mugolskich polityków, jak ustanawiają pewne zakazy albo nakazy. Może tak było, nie wiem. Ale no, kurde, no Hogwarts Legacy, co sprawiło, że Hogwarts Legacy rzeczywiście był grywalny? Czy była to fabuła? No nie. Szczerze to już nawet nie pamiętam, na czym ta fabuła polegała. Jedyne, na czym stał Harry Potter, to na nostalgii i odpowiednim skontrowaniu tej żądzy nostalgii małej ilości, jakiejkolwiek ilości wychodzących gier w uniwersum Harry'ego Pottera, które jest przecież ogromne. No, no jest całe mnóstwo ludzi, które wychowało się na Harrym Potterze i ten zamek, po prostu ten zamek, ten Hogwart, jak było, bo te wszystkie tereny wokół Hogwartu, nuda. No, nic tam ciekawego nie było, no nie oszukujmy się. No, od A do B tam leciałeś, tam zbierałeś, tu zrobiłeś, wyczyściłeś sobie tam jakieś znaki zapytania, na piwo kremowe sobie skoczyłeś do Hogsmeade i z powrotem i tyle. Ale nawet ten Hogwart, poza tym, że był naprawdę fajnie zrobiony, że przyjemnie się po nim biegało, się doświadczało tego klimatu, tych murów, tych akcji, tych ploteczek, tych uczniów i tak dalej, to był mocno wybrakowany, no bo... No lekcje, no jakby Hogwart, nie? No szkoła magii. Jaką tam szkołę miałeś? Przecież lekcje w tym Hogwarts Legacy to było tak upośledzone, że nawet nie można tego nazwać, że to w jakikolwiek sposób odzorowywało, nie? Szkołę magii. Bardzo bym chciał zobaczyć grę z Harry'ego Pottera z otwartym światem, która rzeczywiście by się skupiała na progresowaniu przez, nie wiem, rok albo nawet kilka klas szkoły czarodziejstwa i magii, no nie? Gdzie dostawałbyś normalnie oceny, gdzie rzeczywiście musiałbyś, nie wiem, byś poszedł na wagary, spóźniłbyś się, dostałbyś zagrożenie z jakichś tam eliksirów albo coś w tym stylu, żeby właśnie pani Czosnek ci na twarzy usiadła, znaczy ten... O czym tu mowa była? Quidditcha niebezpiecznie wydłużyłoby development dziedzictwa Hogwartu, na co nie mógł sobie pozwolić wydawca Warner Bros. Albo B, zwyczajnie chciano zrobić z tego drugą grę i zgarnąć dodatkową kasę. Wychodzi więc na to, że jakiejkolwiek opcji byśmy nie rozważyli, to i tak będzie to wina Warner Bros. I pewnie można też ich spokojnie obwinić za to, że stan gry Harry Potter mistrzowi Quidditcha odpowiada stanowi zapleśniałych ścian popadających w coraz większy obłęd J.K. Rowling. Nadal nie rozumiem, co ma J.K. Rowling do tego. Jakby ona siedziała i projektowała te gry. Pani Harry'ego Pottera i Quidditcha wyczekiwali mocno, okazało się średnią grą. I ja, jako wielki fan Harry Potter Mistrzostwa Świata w Quidditchu, z, uwaga, 2003 roku, nie mogłem uwierzyć. Na wielu polach ta współczesna odsłona czarodziejskich zmagań nie domaga pod względem gameplayu. Nie unikniemy tu więc pewnych porównań. Mistrzowie Quidditcha to próba podejścia do sportów czarodziejów zupełnie na nowo. Postawiono na przykład teoretycznie mądrzej ugryźć temat roli gracza w drużynie. Nie będę wam tutaj opowiadał w szczegółach zasad sportu czarodziejów, bo nie o tym jest ten materiał, ale nieobeznani na pewno muszą wiedzieć, że według książkowych reguł w drużynie znajduje się w sumie 7 graczy latających na miotłach. Kolejno 3 ścigających, którzy spadają sobie piłkę o nazwie kafel i zdobywają punkty przerzucając ją przez jedną z 3 obręczy bronionych przez obrońcę przeciwników, 2 pałkarzy strzegących swoich przed magicznymi piłkami nazwanymi tutłuczkami, te se tam latają i robią krzywdę zawodnikom, oraz ten najważniejszy. Szukający. Zasadami. I też macie wrażenie, oglądając, no mnie akurat Quidditch to najmniej interesował, jakby był wybór pomiędzy Hogwarts Legacy, że możesz grać w Quidditcha, ale nie możesz latać na miotle po otwartym świecie, no to zawsze wybiorę latanie na miotle po otwartym świecie niż granie w Quidditcha, nie? No jakby dla mnie to taki dodatkowy tryb by tylko był, żeby się odmurzyć pomiędzy tam questami albo pomiędzy eksploracją. Ale patrząc na gameplay tego, to tak nie wiem, jakoś niedobrze mi się robi, tak... Dziwnie to wygląda jak taki Rocket League na ekstazy, no tak.
Pytaniem ma znaleźć tak zwanego złotego znicza, czyli maleńką piłeczkę ze skrzydełkami, której złapanie automatycznie kończy mecz i inkasuje 150 punktów dla drużyny, co nie zawsze kończy się wygraną. Gra Harry Potter Mistrzostwa Świata w Quidditchu z 2003 roku starała się jak najwierniej odtworzyć zasady zaprezentowane w książce, ale poległa w kwestii poziomu trudności. Ten był żałośnie niski, a nastoletni ja zwyczajnie czasem się nudził. No i kontrowersyjne z punktu widzenia projektu gry było pojawianie się znicza wtedy, gdy te o dwie połówki magicznej piłki ze skrzydełkami się ze sobą styknął. Przez to cała zabawa sprowadzała się do szybkiego zdominowania spotkania ścigającymi i dobicia przeciwników zdobyciem 150 punktów jako szukający. No i nie dało się grać po sieci. Mistrzowie Quidditcha w tej kwestii próbują naprawić to i owo, trochę też jednocześnie plując na książkowe zasady i wprowadzając role w drużynie, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Nie dość, że w teamie mamy teraz 6 osób, a nie 7, z puli wyleciał jeden pałkarz, to jeszcze zdobycie znicza nie sprawia, że mecz od razu się kończy. Teraz zdobywamy tylko 30 punktów, a zabawa toczy się dalej. Tym samym można złapać znicza 2 razy na mecz. I tylko 2, bo spotkania mają ustalony z góry 7-minutowy limit. Gra się toczy, póki jedna z drużyn nie zdobędzie 100 punktów, więc to też spora zmiana względem pierwowzoru. No i spoko. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Design rozgrywki zorientowany na gry wideo powinien grać tu pierwsze skrzypce. Tylko problem jest taki, że grywalność pomysłów może ładnie wyglądała na papierze, ale w praktyce nie da się tu czerpać jakichś większych przyjemności z gameplayu, bo niby latać można swobodnie w każdym kierunku świata. Mamy boosta, ślizg na miotle, unik, pikowanie i takie tam, ale całość jest tylko trochę intuicyjna i wygodna. Kamera szaleje, zupełnie nie wiem po co jest ten Rocket League'owy fokus na piłkę, bo tu latamy na miotle z 360-stopniowym zakresem poruszania się po boisku, a nie prowadzimy o wiele prostszy w obsłudze wóz. Na początku bardzo trudno jest odnaleźć się w tym chaosie. I czasem tak się zastanawiałem, że może pomogłaby lepiej prowadzona kamera, inna perspektywa, bardziej intuicyjne hitboxy, tyle że chyba nie. Istotne jest tu wspomniane przeskakiwanie pomiędzy rolami w drużynie. W przypadku grania po singlu meandrujemy pomiędzy wszystkimi rolami, możemy wcielić się w obrońcę, który za zadanie ma ochraniać obręcze i wyznaczać w bardzo wygodny, intuicyjny sposób takie okręgi przyspieszające wszystkich naszych, którzy przez nie przelecą. Pałkarz przywołuje tłuczki do siebie i może eliminować na chwilę kilka innych graczy z boiska, o ile zbije jego zdrowie do zera. W tym pomaga mu sprzedawanie kuksańców. Ścigający po prostu podają sobie kafla, przyjmują go i wbijają gole. Magicznych zdolności brak, ale w sumie to nimi gra się najfajniej. No i jeszcze jest ten nieszczęsny szukający. Ten aktywny jest dopiero wtedy, gdy pojawi się znicz. Minigierka polegająca na przelatywaniu przez obręcze przyspieszające miotły i trzymaniu się jak najbliżej latającej piłeczki przestaje być ciekawa po 4-5 próbach i uważam, że totalnie tu zmarnowano potencjał. Grając po sieci wygląda to nieco inaczej. W ogóle porąbane jest to, że oni zrobili, że ten znicz jest taki widoczny, nie? Że całe łapanie tego znicza nie zdaje się, że polega na jakiejś zręczności. Znaczy, kurde, masz tutaj zręczność pod tym względem, że musisz go śledzić, ale tak naprawdę no minigierka polega na tym, że musisz po prostu trzymać się blisko, jak wiecie, jak macie takie w jakichś grach, jakiejś mafii albo Wiwat Slowakia, nie? Misja pod tytułem trzymaj się blisko, ale nie za blisko samochodu, który śledzisz i na tym to wszystko polega, nie? No to jest takie bardzo umocanie chyba najważniejszego aspektu tak naprawdę, no może nie najważniejszego teraz, jak już łapanie znicza nie kończy meczu, ale no styl. Z graczy zaklepuje sobie dwie role, pomiędzy którymi będzie się przełączał w trakcie meczu, a dokładnie może wcielić się w ścigającego i kogoś ekstra. Ja często wybierałem kombo ścigający plus obrońca, bo granie pałkarzem to umieranie z nudów, tak samo jak szukającym. I to jest chyba największy problem mistrzów Quidditcha, oprócz wszechobecnego chaosu. Nudy. Gameplay po prostu kuleje. I jakby przyprojektować nieco grę ścigającymi, uczynić pałkarzy bardziej wszechstronnymi, czemu na przykład nie mogą ochraniać swoich, wybijając nadlatujące tłuczki i urozmaicić latanie szukającymi, może coś z tego by było. Ja wierzę, że trudno jest zaprojektować mądre zarządzanie drużyną w Quidditchu z perspektywy gracza i jego kontrolera. Szanuję za próby, ale ekipie z 2003 roku wyszło to po prostu lepiej, ciekawiej. Może siła jednak tkwi nie w podziale na role, a bardziej graniu głównie ścigającymi, bo powiedzmy sobie szczerze, to oni stanowili zawsze trzon drużyny. Podawanie sobie piłki, manewry, unikanie tłuczków, walka z innymi ścigającymi. No i też chyba każdy, kto tam jest wkręcony w świat Harry'ego Pottera i jakoś bardziej go ten Quidditch interesuje, to wiadomo, że każdy chce być szukającym, nie? No chcesz być tym chłopem, który, albo babą, który
zakończy mecz, nie? Który przeważy szale zwycięstwa, albo uratuje mecz na przykład, czy coś w tym stylu, więc no chyba dałoby się to zrobić tak, że nawet z ilością po prostu z samymi NPC-tami, jak grasz z AI, no to, że oni jakoś, nie wiem, wybierasz formację, jak oni mają cię chronić, czy większe na nakład na ochranianie szukającego, albo większe na ofensywę, albo na zaparkowanie autobusu, trochę tak jak w FIFA, nie? No, czy FIFA to tutaj, nie wiem, czy bym chciał za dużo mechanik z FIFA w grze tego typu, ale no to co tutaj jest pokazane, no to raz, że dostaje oczopląsu, a dwa, że bardzo arkadowo tak wygląda, nie? Tak ułomnie. Przechytrzenie obrońców. Wokół tego można było zbudować fajną grę, sprowadzając inne pozycje w drużynie do roli pomocników odpalanych co jakiś czas. Najgorsze jest to, że jak się gra ścigającymi, to nawet podaje się strasznie niewygodnie. Gra jakby wybiera sobie okienka do podania ci kafla, a nie możesz tak sobie swobodnie po prostu poprzerzucać szybko, szybko, szybko. No, niby jest tam taka możliwość, ale przez kamerę to średnio działa. Szkoda strzępić reja. I nie jest problemem też to, że mistrzowie Quidditcha są grą usługą. Gry usługi są spoko, jeżeli są mądrze zaprojektowane. Patrz Fortnite Warframe. Problemem jest to, że ta gra jest po prostu średnią usługą. A jak już tu mówiłem wielokrotnie na kanale, kto ma ochotę na granie w średnie gry? No pewnie niektóre osoby mają, ja na przykład jestem takim masochistą, bo serio często czerpię z tego przyjemność, ale bycie średnią grą usługą zwyczajnie skreśla z automatu produkcję w oczach graczy. A nie jest tak, że to jest średnia gra, a średnia gra średnio ma prawo bycia w pierwszej kolejności grą usługą? Jednak jeśli coś ma być grą usługą, no to musi mieć bardzo solidny fundament, nie? Żeby budować na czymś, co jest solidne, no bo jak fundamenty są z piasku, no to nawet jak dokładasz kolejne solidne cegły, to i tak ci to wszystko runie. Czemu? No bo skoro nikt nie ma czasu grać w średnie gry, to czemu jeszcze miałby takiej poświęcać każde popołudnie? Bo przecież na tym polegają gry usługi. Pętla gameplayowa, zorientowana na bicie przepustki sezonowej, projektowana oczywiście jest często z takim dziwnym założeniem, że człowiek ma czas na granie tylko w ich produkcję. Tylko jedną grę usługę. A to głupie, szerzej o tym mówiłem w tym tutaj gdzieś tam materiale. No i chyba najważniejsze, swoje też robi wielka niechęć graczy do tego modelu biznesowego wciskanego nam dosłownie wszędzie. Ten nam się ostatnio rozpanoszył. Przypustki nawiedziły i dobiły Overwatcha. Znajdziemy je w prawie każdej znaczącej grze free to play, w wielu niestety grach płatnych. Ostatnio nawet w pewnej formie trafił do World of Warcraft. No jest go pełno. Nic dziwnego, że ludzie mają go trochę dość. Jak kiedyś gier MOBA, Battle Royale czy... Jakby ludzie mieli tego dość, to by coś z tym zrobili. Ludzie to zaakceptowali, dlatego jest to wszechobecne. Kolejnych części Call of Duty. Harry Potter, mistrzowie Quidditcha, przez to, że są grą no słabawą i na dłuższą metę nudną, nie dają żadnych powodów, by wbijać tę nieszczęsną przypustkę sezonową. Tak, doceniam, że jest darmowa, że jest tam głowa cholipka Hagrida, fajne, śmieszne, ale krótkie mecze ze średnio zaprojektowanym gameplayem nie szczególnie grzeją, nawet grając po sieci. I to abstrahując już od mojego pecha w doborze współziomków do teamu. Za często trafiam na typków, co opuszczają mecz po dwóch przepuszczonych przez nas bramkach. I oczywiście tacy liverzy nie ponoszą żadnych konsekwencji, jak Tomasz Hajto. Nawet sam do testu ulałem połowę meczu PvP i nie dostałem żadnego komunikatu w postaci pogrożenia mi paluszkiem. Jest niby rozwój bohatera, odblokowywanie lepszych mioteł, ulepszanie ich, ale szczerze, aktywnych odblokowywalnych umiejętności jest tyle, co kot napłakał. Są nieciekawe, a w większości gra sypie. Kurde, to widzę, że chyba na Diablo 4 były wzorowane te jakże mnogie i jakże oferujące mnogość budowania swojego bohatera drzewko umiejętności, nie? Kurde, u mnie na święta to drzewka ładnie wyglądają niż te drzewka. Pasywnymi bonusami. Wow, fascynujące. No nie wiem, może za mało grałem, bo 20-25 godzin, ale mam wrażenie, że różnice pomiędzy poszczególnymi miotłami są prawie żadne. Ale hej, patrzcie, ile pierdół kosmetycznych do odblokowania macie. Całość w ogóle wieje taką grą mobilną? Czy to przez grafikę i interfejs, czy masakrycznie krótki, przewijający objawy nienapracowanka, straszna choroba? Tryb dla jednego gracza. Ten nie dość, że można zaliczyć 2-3 godzinki, to jeszcze granie reprezentacjami na, uwaga, 4-5 boiskach na krzyż, sprowadza się do tego, że to nasza ekipa stworzonych przez nas samych graczy jest tą reprezentacją. Kolekcji kolorowych, wyjątkowych quidditchowych boisk znanych z 2003 roku, czy charyzmatycznych reprezentacji narodowych z wyjątkowymi... Wiktor Krum! ...świadczycie. Mistrzów Quidditcha nie ratuje ani system rozwoju postaci, ani urocza grafika, muzyka, ani darmowa przepustka. Wszystko tu jest tak średnie, że aż tęsknię się za grą sprzed 21 lat. 21. Konkluzja jest więc bardzo prosta. Nikt nie będzie grał w twoją super przemyślaną pod kątem przepustki grę usługę, jeśli jest to kiepska gra usługa. Tymczasem dajcie znać, jak wasze zdanie, chętnie poczytam. Dzięki, do zobaczenia i na razie. Jak to warunkiem tego, żeby gra żyła, jest to, że musi to być dobra gra? Pierwsze słyszę.